Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jestem dość zdziwiony pewną koincydencją w kontekście tego, co dzisiaj mówimy, czyli o poszerzaniu się obszarów biedy czy nędzy, różnie to statystyki ujmują, czy tej grupy, która żyje poniżej minimum socjalnego. Wiadomo jest, że to jest ta część społeczeństwa, która ma kłopoty, właściwie rzecz biorąc, jest zdana na pozostałą część społeczeństwa. To jest oczywiste. Dlatego zdziwiło mnie, kiedy przeczytałem wczoraj informacje o tym, w którym kierunku będziemy nowelizować ustawę o zbiórkach publicznych, gdzie bardzo długo, to jest jakieś remedium oczywiście, wszystkie organizacje mają swoje cele, jedne są społeczne, czy prospołeczne, inne są nakierowane na inne rodzaje działalności, ale zbiórki publiczne służą również tym, którzy są w trudniejszej sytuacji. I zdziwiłem się, że proszę wyjaśnić, zamiast o co chodzi. Zliberalizować ustawę o zbiórkach publicznych. W jakim kierunku zliberalizować? Na przykład zlikwidować, czy obniżyć poziom wymogów formalnych, żeby można było to legalnie robić. Bo dzisiaj potrzebujemy, z grubsza mówiąc, zgody urzędnika, czy to ministerialnego, czy lokalnego, ale zgody urzędnika na taką operację. Czy coś, na przykład loterię charytatywną organizujemy, na przykład, czy to też tego dotyczy? 10 sekund. Jest taka historia, no, mam nadzieję, że do tego nawiązuje pan profesor, babci pewnego chorego wnuczka, która założyła bloga i zbierała tam pieniądze na rzecz tego wnuczka, popełniając tym samym wykroczenie. Policja wszczęła śledztwo, zgodnie z przepisami, przeciwko tej pani o nielegalną zbiórkę pieniędzy i wezwała również na świadków darczyńców, czym de facto wystraszyła. I myślę, że to były takie rzeczy, zbierane pieniądze na chore dzieci, które okazuje się, że popełniają jakieś zabronione czyny. Natomiast pomysł był taki, żeby to zliberalizować. Okazuje się, że do tej pory nieobjęte tymi wymogami były przynajmniej praktycznie w dużym stopniu, nazwijmy to datki, ale przekazywane drogą elektroniczną. Tak. Ponieważ ustawa dotyczyła tylko świadczeń pieniężnych, ale nazwijmy to gotówkowych. W tej chwili okazuje się, że my chcemy poszerzyć, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce poszerzyć, czyli na wyższy poziom restrykcji podnieść w ogóle regulacje prawne. Czyli minister Boniarz, dziwne, prawda? Dziwne, ja myślę, że to jest oczywiście nieporozumienie i szybko zostanie wyjaśnione. Zresztą bardzo szybko w tym zakresie zareagowały organizacje pozarządowe właśnie po to, że one zainspirowały w ogóle administrację i ministra Boniego do tego, ja rozumiem to tak, że zainspirowały go do tego, żeby to uprościć, a okazało się, że poszło to w drugim kierunku. Gdzieś poza nim pewnie na poziomie urzędniczym ktoś chciał formalnie i wylewając dziecko z kąpielą doprowadzić do sytuacji, że tymi wymogami, które są na dzisiaj obowiązujące, chciał objąć również te zdarzenia zbiórek publicznych, które wymykają się ustawie, czyli czy przekazy są internetowe. Nie, no ale także są, słuchajcie, no, chodzi o to, że no nie wzięło się to z niczego, prawda? Tak. Rzecz w tym, żeby zapobiec najróżniejszym oszustwom, prawda? Ale w takiej sytuacji wylewa się dziecko z kąpielą, prawda? Chcemy zapobiec oszustwom, ale o oszustwie jest policja. Inna rzecz, że ta debata, która się rozpocznie wskutek tego artykułu, prawdopodobnie ona spowoduje, że to zostanie naprostowane. No czyli, jak można powiedzieć, dzięki Bogu, aczkolwiek jestem tym zdziwiony. Nie wiem, ja się nie zgadzam z hipotezą wyjściową. Państwo nie jest od tego, żeby myśleć ze swoich obywateli. Jeśli ja jako obywatel, spełniając przepisy prawa, czyli identyfikując się, jestem gotowy przelać na jakąkolwiek fundację, na jakiekolwiek stowarzyszenie 10, 20, 50, 100 zł, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Czy ktoś to potem z tyłu zdefrauduje, czy użyje na cel potocznie uważany za niemądry, to już jest naprawdę tylko i wyłącznie moja sprawa. Chcę pan ocenić wiarygodność. Znaczy, ja chcę, żeby obywatel mógł ocenić wiarygodność. Czy chcę dać na panią, która pisze bloga, czy chcę dać na Towarzystwo Przyjaciół Marsjan, czy cokolwiek, ale niech państwo nie myśli za mnie. Ja rozumiem kwestię gotówki, bo tu chodziło o to, żeby tam jakieś nie było, że dostałem gotówkę, prawda, jakieś podatkowe sprawy, w sensie omijanie podatków, ale jak już przelewam, jestem w stanie być zidentyfikowany, że ja dałem na tą organizację elektronicznie, to dajmy, jakie jest zezwolenie, jakie, o co chodzi? Powiedzieć, że w ogóle ten obszar jest w większości krajów europejskich, unijnych w ogóle nieregulowany. Znaczy to jest puszczone, można powiedzieć, w jakimś sensie na żywioł i są tylko ramowe regulacje. U nas te restrykcje istotnie wymykają się i doszliśmy do takiego momentu, zresztą to jest na pewno efekt również rozwoju społecznego i tych ostatnich 20 paru lat. To jest obywatelstwo, prawda? Społeczeństwo obywatelskie. Znaczy, pewien sygnał społeczeństwa obywatelskiego i zamiast to puścić, widać taką tendencję do tego, żeby to gdzieś zamiast zrestrukturyzować to podnosić to na wyższy stopień restrykcji.